Cześć, z tej strony Graf Zero Vlog Literacki. Dzisiaj znowu wracamy do formy podcastowej i tak jak już zapowiadałem od, od dłuższego czasu, dzisiaj sobie wreszcie porozmawiamy z Wojtkiem z kanału Tak Zagajem o Klausie Szwabie. Najpierw może o, o, o Wojtku i kanale, który współtworzy. Tak Zagajem to jest kanał podcastowy, gdzie, gdzie rozmawiają panowie i, i pani tak, z, z różnymi y, ludźmi. Ale nie y, tylko. Nie, dobrze nie tylko, między, między sobą, sobą również, również od, tak? od niedawna. Tak, od, od niedawna, tak to, to miałem, miałem powiedzieć. I y, między sobą również, więc więc zapraszam tutaj. Ja, ja też ze mną też tak rozmawiano, jest. więc tam też jeśli wejdziecie, to ze mną rozmowę znajdziecie, ale wiele ciekawszych osób też się już e, przewinęło przez ten kanał i pewnie się jeszcze. E, nie nie umieszczaj sobie, bo ja uważam, że to jest jedna z lepszych rozmów u nas na kanale. Także może eee, <laughs> nie, nie, raczej, nie, raczej nie ale, ale na pewno miłość, miłość sympatycznie się rozmawiało więc... cieszę się, że wspominasz eee, ciepło tak. nas eee, natomiast eee, porozmawiamy sobie dzisiaj o Klausie Schwabie eee, a dokładniej o, głównie o jego książce Czwarta rewolucja technologiczna e, oraz e, o wielkim resecie, to już może Wojtek będzie więcej mówił, bo ja czytałem tylko Czwartą rewolucję, a dlaczego Wojtek Wojtek się tutaj pojawia, no dlatego, że jest jedyną znaną mi osobą, która czytała Klausa Szwaba, a nie tylko o Klausie Szwabie, jak to robi większość komentujących. Bo nawet tutaj pisaliście do mnie, że a, warto przeczytać to na jego temat, warto przeczytać to na jego temat. Jasne, na pewno są to ciekawe opracowania, ja tego nie neguję, ale ponieważ mówi się o tym człowieku tyle, mówi się tak dużo i najczęściej mówi się tak źle o nim, a że, że stwierdziłem, że warto by było no, zapoznać się jednak mm. z tym, co on ma do powiedzenia, zwłaszcza, że, zwłaszcza, że napisał no, co najmniej dwie e, książki. I, i od tej czwartej rewolucji technologicznej zacząłem, dlatego że obszerne fragmenty cytuję z niej Jacek Dukaj w swoim zbiorze esejów pod tytułem Po piśmie. I okazało się, moi drodzy, że no Dukaj wyciągnął z, Klausza, z Klausa Schwaba to co najciekawsze i podał to znacznie ciekawiej niż podaje to Klaus Schwab, bo podzielę się już zaraz na początku, zanim Wojtka dopuszczę do głosu, takim moim wrażeniem z tej lektury, że to jest przynajmniej w, w, w trzech czwartych tej książki, no może w połowie, nie, nawet więcej niż w połowie, to jest straszliwy bełkot. To są jakieś rzucane takie zdania, które mogą znaczyć wszystko albo nic, gdzie tak naprawdę wielu rzeczy trzeba się domyślać, a tak naprawdę to, co jest najciekawsze, to jest omówienie ankiety, którą Klaus Schwab przeprowadził z, z no, innymi członkami e, mhm. forum ekonomicznego. Tak? Bo przypomnijmy, że to jest, że to jest inżynier, e, profesor, który jest e, przewodniczącym Międzynarodowego tak Forum jest. Ekonomicznego, czyli takiego, takiej grupy różnych biznesmenów, najbogatszych ludzi, najbardziej wpływowych ludzi, którzy się co roku, co, czy tak co jakiś czas w Davos tak? spotykają i. Snują plany przejęcia władzy nad światem według krytyków, a, a według zwolenników, plany tego, żeby nam wszystkim się tutaj żyło, e, żyło lepiej. No i jakby e, to, co, to, co, o co ich Klaus Schwab pytał i co oni odpowiadali, to wydaje mi się zdecydowanie ciekawsze e, niż to, co on sam ma do powiedzenia. E, to Jeszcze do tego myślę, że, że przejdziemy, ale mam takie wrażenie bo, bo robi się z, jakby tutaj z Klausa Schwaba takiego no nie wiem demona kogoś kto nam tutaj będzie próbował zafundować e, jakąś straszliwą przyszłość a po tej książce e, ja mam takie wrażenie jakby e, jakby nawet jeśli gdzieś tę demoniczność tutaj widzę między wierszami to jakby sam Klaus Schwab był taką pacynką po prostu która coś tam mówi a tak naprawdę istotne są jakieś inne osoby, które się kryją w jego cieniu, bo, bo mówię, to po prostu to było tak bełkotliwe i tak nic nieznaczące, że aż po prostu ciężko mi uwierzyć, że można się go bać po tej książce. No. Nie wiem Wojtku, jakie są twoje, Wiesz, o twoje wrażenia? Klausie Szwabie e, od, nie wiem, bodajże 2019 roku, tuż przed wybuchem pandemii tak naprawdę się, zaczęło się robić wokół niego dość głośno no, no, trochę jeszcze, no bo trochę e, czwarta rewolucja kiedy wyszła w 2016 roku e, już ci powiem w, no tak, no w, tak w wydaje mi się że jakoś mm -hmm. rok później może już zaczęło być Jakieś tam głosy Ak. o jego osobie, ale tak wydaje mi się, że w 2019 roku zaczęło się dość głośno, zwłaszcza ze względu na pierwsze takie spoty reklamowe, nie wiem jak to można inaczej nazwać, Wielkiego Forum Ekonomicznego na YouTubie dotyczącego dotyczące wielkiego resetu. Zwłaszcza ten jeden filmik, gdzie tam jest poruszony temat. Mhm. Nic nie, nie będziesz nic posiadał, a będziesz szczęśliwy. Więc. Tak, no to wydaje mi się, że to wtedy tak się bardzo głośno zaczęło o, ni o nim robić. No i nazywano go już komunistą, faszystą, e wizjonerem też z drugiej strony, zapowiadającym piękną przyszłość. Mm, najniebezpieczniejszym człowiekiem na Ziemi, tak jak sam wspomniałeś, ale wydaje mi się, że on jest tylko pionkiem i jest takim, łączy te wszystkie światy, te wszystkie najważniejsze głowy, które. Podejmują te decyzje prawidłowe mm -hmm. i te, które mają wpływ tak naprawdę na naszą na nasze życie takich szarych ludzi, takich zwykłych zjadaczy chleba, jak my. Kurczę, ktoś gdzieś napisał taki komentarz o nim, że, żebym teraz nie pomylił, że jest arcyglobalistycznym neoliberalnym, neoliberalnym utopistą. Ale to trafne, to, to takie nawet trafne, yy, neoliberalne, arcyglobalistyczny, arcyutopista. arcyutopista. Tak. A. Yy, tak, wiesz co, no bo to yy, nawet jeśli czytasz czwartą mm -hmm. rewolucję, to widzisz, yy, że większość tych rzeczy, które prognozował Klaus Schwab już się w czasie przesunęła dość mocno właśnie tak z powodu COVID-a. Tak. Tak naprawdę ja myślę, że z tych 20, bo tutaj do, do tych, którzy nie, nie, nie czytali, ta ankieta, o której mowa, to jest ona była prowadzona na zasadzie takiej, że Klaus Schwab rzucał hasło, na przykład um, powiedzmy. Czy do 2025 nie, nie. roku, bo oni taką, taką, taką sobie cezurę czasową postawili, na przykład 20% samochodów na terenie Stanów Zjednoczonych będzie już nie. w pełni autonomiczna. No, no to w pełni autonomiczna to nie, ale nie. Że, że autonomiczna będzie, tak? No i tam oni odpowiadali, że na przykład tak, uważamy, że tak będzie. Albo czy znajdzie się jakakolwiek spółka. O zasięgu globalnym, gdzie do zarządu mm -hmm. zostanie AI przyjęte. Jakieś. No i też tam oni sobie odpowiadali. Tak? No i tu mamy takie, takie terminy jak wszechobecna komputeryzacja, internet rzeczy, inteligentne domy, inteligentne miasta, robotyzacja, bitcoin, blockchain, druk, drukarki 3D, no tym podobne rzeczy. <laughs> oni sobie tam właśnie odpowiadali. I to są rzeczywiście. E, chyba najciekawsze, najciekawsze sprawy w ogóle z tej książki ale e, widać jak bardzo COVID jednak pokrzyżował im plany no, czegokolwiek by tu nie mówić i jakich teorii spiskowych e, nie, nie, nie wyszukiwać to e, to jednak chyba ten 2025 w większości przypadków pewne rzeczy na pewno sprawdzi, pokrzyżował prawda? COVID a pewne rzeczy przyspieszył wydaje mi się też z drugiej strony no, przyspieszył teorię A, wielkiego resetu. Tak. I wydaje mi się, że mhm. wielki reset w ogóle rozprzestrzenił się na inne kraje tak dość, dość, dość szybko. Ale to, to, to co twoim zdaniem przyspieszyłby tutaj? No na pewno na pewno digitalizację pieniądza. To wydaje mi się, że to jest główna rzecz. Mhm. Druga, druga rzecz jest taka, to tak jak ci za kulisowo wspomniałem, upadek dolara i tak. Przyznanie U U UAN-owi miana światowej rezerwowej waluty. Ale to chyba jeszcze. Pocze na to, trochę poczekamy. No to na pewno poczekamy. Tak Digitalizacja pieniądza, wydaje mi się, że nie jest niczym dalekim, zwłaszcza, że kupowanie akcji wiesz, te Moazy, nie całe, bitcoiny, no tak. dogecoiny i inne rzeczy jeszcze teraz są te, jak to się nazywa, wykupowanie tych obrazków w internecie. A tak, też też nie uciekła z głowy. I ale wydaje mi się, że tak, to tak, też tak. zachęca i przyspiesza ludzi do zaakceptowania tego, że wycofane będą fizyczne pieniądze, tak? Jeszcze Covid przyspiesza, tak. to przyspiesza, no bo wiesz zarazki, tak? Tu rzeczywiście, tu rzeczywiście chyba trzeba by się było zgodzić i wydaje mi się, że też, bo ja spodziewałem się coś takiego znaleźć. W Czwartej rewolucji technologicznej, bo mówiono, że, no tutaj roz, rozpad rodziny, ludzie sami w domach siedzą, tak i, i tak dalej. Nie, no nie, tutaj tego jeszcze nie ma. Nie wiem jak w wielkim resecie, że, że jakby Klaus Schwab prorokuje, że tak będzie człowieku dla ciebie lepiej, mniej więzi społecznych to Tak, to zdecydowanie to zdrowie. Ten reset socjalny tak. jest jednym z rozdziałów wielkiego resetu ten COVID-19 książki, jego książki z 2020 roku chyba wydaje mi się jakoś rok po. Czyli ale to ale widzisz to byłby nowy pomysł i to byłaby jakby reakcja na na covid, tak? Na tak. COVID, tak? Bo, tego, bo tutaj tego jeszcze wcześniej nie ma. Yy, raczej, przynajmniej ja nie kojarzę, żeby to jakoś mocno było. On, on tam wprawdzie, i to jest też bardzo charakterystyczne dla, dla tej książki, że on tam wprawdzie wspomina o yy, zmianach równych, dotychczasowych, tam więzi, nie więzi i tym podobnych rzeczy, ale to jest tak mało konkretne. Bo w ankiecie nie ma tego. On tylko tam się powołuje poniekąd na, na Marksa. On w ogóle powołuje się tak naprawdę tylko na trzech teoretyków ekonomicznych w mm -hmm. czwartej rewolucji. Na Keynesa, na Marksa i chyba na Krugmana. No to jeżeli ktoś się powołuje na Marksa, to wydaje mi się, że też uwzględnia aspekt rodzinny w tym wszystkim. No ale tak jak mówisz, jest to dość takie mgliste założenie. E tak, z tym, że, z tym, że wiesz, co to, to tak jak ja czytałem z kolei na temat Marksa, to tam podobno jest tak, że e, jeśli chodzi o rodzinę, to on raz potrafił pisać okay. tak, a raz zupełnie inaczej, więc to też jest takie trochę e, e, no, jednoznacznie trudne do oceny w tym wypadku. Zwłaszcza, że to też zupełnie hmm. inna rzeczywistość była, prawda, niż, e, e, niż, niż, niż jest teraz. Ale tak, fa faktem jest to, że tutaj. Bardzo mało jest, jest konkretów. Nawet, powiem Ci szczerze, był taki rozdział, ta, ta droga naprzód. To jest krótkie 10 stron, a miałem z tym chyba największy problem z całej tej, tej książki, bo to są te rady dla, dla kierowników, dyrektorów, tak jak mają tam mhm. postępować ze swoimi pracownikami. Jej, powiem szczerze, jakbym takiego, kogoś, kto udaje, coacha. Tak, mhm. w, na YouTubie, czyli tych, tych wszystkich takich ludzi, no, którzy robią coś, czego robić nie powinni, nie mają do tego predyspozycji tak? I, i starają się tam do, doradzać innym, tam na zasadzie jesteś zwycięzcą i tak dalej, nie? Y to po prostu ja, jakbym kogoś takiego słyszał, bo z tego nic nie wynika, nie ma żadnych konkretów, jak być tym nowoczesnym no to jest tylko takie przedsiębiorcą. Założenie, że on chce społeczeństwa kierowanego przez yy, społecznie świadome korporacje, so, socjalnie świadome korporacje, nie wiem jak to nazwać. Ale wiesz, że, że powstaje taki korpofeudalizm w pewnym sensie, chociaż nikt tego pewnie głośno nie powie. No tak, znaczy, ale w ogóle co, co to oznacza te społecznie świadome, czy tam socjalnie świadome korporacje? Bo to, no to każdy będzie rozumiał inaczej, nie mówiąc już o tym, że e, inaczej, tak jak nawet dobrze powiedziałeś, że Europa ze swoim doświadczeniem feudalizmu będzie to rozumiała i inaczej nie, będą no, to rozumiały Stany Zjednoczone. Tak. Wydaje mi się, że to jest takie bezpośrednie zastąpienie państw przez korporacje. Tak, i tutaj właśnie, i tu przechodzimy do jednej rzeczy dość konkretnej, która się przewija e, przez całą czwartą rewolucję technologiczną. E, kto jest głównym wrogiem Klausa Schwaba? I powiem szczerze, jak, jakbym miał szukać gdzieś czegoś naprawdę niepokojącego w tej książce. To właśnie tutaj i to mi, to mi dało bardzo dużo do myślenia, że no to, no to, że ludzie, te jego zmiany, które on proponuje, będą być może, będą mieli jakieś opory, no to on tutaj tak dość mm -hmm. dobrotliwie do tego podchodzi. No że tak, no wiadomo, wiadomo, będą, będą te opory, trzeba sobie będzie tutaj nie, tych ludzi przekonywać, ale rządy, o tak, rządy państw to będą. To z nimi będziemy mieć duże problemy. To się kilka razy co najmniej pojawia i jest podkreślane. Tak? Że, więc e, szczerze mówiąc, to mi dało dość dużo mm -hmm. do myślenia, e, że, że jeżeli ktoś widzi problem w rządach natomiast no, nie, nie chodzi tutaj o jakieś łamanie praw człowieka, czy, czy tym podobne rzeczy, tylko no, że my tutaj jesteśmy tak wspaniale oświeceni i my takie wspaniałe zmiany tutaj dla ludzkości szykujemy, ale rządom się to nie będzie podobało ogólnie, e, no to trochę mnie niepokoi. No to w takim wypadku swoim zdaniem, bo on też bardzo chce ujednolicenia rządów, to w i a tego chyba też nie ma w książce, że jak to tak naprawdę zrobić, skoro mamy, będziemy mieli tak duże problemy, napotkamy tak duże problemy, ale bardzo chcemy ujednolicenia tych rządów. No to, a jakieś recepty na to nie ma tam. Nie ma, nie, tu w ogóle nie ma tu w ogóle nie ma, nie ma recept, tak? Ja mam wrażenie takie, jakby w samych tych ankietach na końcu rzeczy, rzeczywiście zaczynają się pojawiać konkrety, dlatego tam się zaczyna robić ciekawie, tak, bo on właśnie o tej mm. przykłady robotyzacji tutaj nam podaje bardzo, bardzo, bardzo interesujące, tak, że no pierwszy, pierwszy, pierwszy wirtualny naród na przykład powstał, tak, bo przy pomocy tego blockchainu, jakąś identyfikację osobistą wprowadzono, no i tym podobne rzeczy, tak? Jakieś tutaj drukarki 3D i są te aspekty negatywne, pozytywne. No to jest to jest bardzo ciekawe. Natomiast wcześniej to jest po prostu o tym, że my chcemy zrobić wspaniale i będziemy robić wam wspaniale, ale są tacy, którzy którym się to być może nie będzie podobało, no i, no i trzeba będzie ich nauczyć, hmm. że nie mają racji. Tak? W, największy, w największym skrócie. Tylko jak, w jaki sposób, yy, nie wiem, czy, czy w, yy, w tym, czy w covid było coś więcej? Może nie ma jakichś wielkich wniosek? Jest tylko na, na podobnej zasadzie, że co powinniśmy zrobić, jak to zrobić, to niedokładnie, niedokładnie yy, wyjaśnia Szwab i uwzględnia też, jakie tego mogą być konsekwencje, jeżeli pewne rzeczy nie zostaną wprowadzone w życie i. Yy, też, jakie są pozytywy wprowadzenia tych rzeczy w życie, mm. ale żeby jakiś instruktaż dać, no, to, to nie przypominam sobie, żeby coś takiego było. Tak, ale wiesz, bo, bo jest jeszcze jedna taka sprawa, która mnie tutaj zastanawia, czy to nie jest aby przypadkiem tak, że, że Klaus Schwab, no mimo wszystko, patrzy na świat w sposób taki bardzo um, europejsko-amerykańsko-centryczny, no bo o ile. Przy jakichś, powiedzmy, tutaj pomysłach no, w ramach Unii Europejskiej, to może jeszcze byłbym sobie w stanie to wyobrazić zastępowanie mhm. państw właśnie korporacjami. Ale jak on to ma zamiar zrobić, na przykład w Chinach, to szczerze mówiąc, ciężko byłoby jakoś to sobie a może wyobrazić. To ma, a może Chiny miałyby być tutaj takim wzorcem dla nas wszystkich? Może w ten sposób, bo jakby nie było Chiny, to tutaj też stawiają warunki. jak Wystarczy sobie posłuchać jego rozmów, chociażby w zeszło, nie w zeszłorocznej? Jezu, kiedy ostatni był ten forum w Davos? Zeszłorocznej i był, chyba, albo była jego w rozmowa z, z prezydentem. No i wyraźnie widać, że. Chińskim, tak, że wyraźnie widać, że Chiny tutaj stawiają pewne warunki, jeżeli chodzi o wielki reset. Też jest koncepcja taka, ale mm -hmm. to już jest mocno foliarska koncepcja, że każdy region będzie miał swój własny reset na, włas na swoich własnych warunkach. A czy to, to, to by mnie najbardziej chyba przekonywało, że no nie, jednak nie wydaje mi się, żeby on, oni byli tak zapatrzeni w siebie, żeby ta, tę unifikację widzieć, że. Jak zadziała w Europie, to zadziała w Brazylii, i zadziała w Chinach, i zadziała w Afryce, i zadziała wszędzie indziej. Nie, no to jednak, jednak patrząc nawet na politykę korporacji teraz, na tę chwilę, to widać przecież, że, że oni się zupełnie inaczej zachowują w nie wiem, w Europie Zachodniej, mhm, a zupełnie oczywiście. inaczej w Afryce, tak? Więc, więc to, to myślę, że też to będzie dostosowywane. Do mentalności i, i do konkretnych mhm. e, krajów. E, tylko chciałem to... powiedzieć, że oczywiście, że, że ma to sens, tak? tylko że to wtedy całkowicie się gryzie z tym ujednoliceniem. Nie? że w sensie Te jego poglądy, które przedstawia, czy to, e, czy to w jednej czy w drugiej książce, bo tak nie wiem, czy było więcej, no nieważne, teraz się plącze, ale czy to w, w obu książkach te jego poglądy przy, y, przedstawiane przez niego, no to ewidentnie chce nas przekonać do, 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 swojego, do swojego pomysłu, tak, no i możemy sobie szczerze powiedzieć, że większość tych rzeczy, no nie, nie ma szans, nie ma racji bytu, nie, nie dojdzie do skutku, tak, no to każdy racjonalnie myślący człowiek po przeczytaniu e, jednego czy drugiego tytułu stwierdzi, że no znaczna część tej książki to są brednie i nic więcej, tak, ale on nie mówi w tych książkach o właśnie o tym, że każdy, że każdy z regionów miałby swój własny reset. I to są w większości przypadków teorie spiskowe już, bo nikt inny o tym nie mówił, żadne z państwa. No dobra. Tylko teraz tak, widzisz, bo, bo tu się pojawia problem. Skoro nie mamy konkretów, to tak na dobrą sprawę. Yy... Co my, co my wiemy na temat tego, co chciałby dla nas Klaus Schwab? Ty podałeś jedną bardzo ciekawą rzecz, że nie będziesz mieć nic i będziesz szczęśliwy, tak? To, mhm, ale jakbyś... to już jest kwestia wielkiego rysa. No dobra, ale to, to jakby, jakbyś mógł to rozwinąć, bo wydaje mi się, że to też było w, w czwartej rewolucji, jeśli to jest to, co, o, czym, o czym myślę. No przede wszystkim zlikwidowanie własności prywatnej. Wszystko będzie polegało na wypożyczaniu. Druga rzecz jest taka, że Płaca podstawowa. Bezwarunkowy dochód podstawowy. Dokładnie. Druga, to jest druga rzecz. Mhm. Trzecia rzecz jest taka, że, bo mówi się wyraźnie, że komunizm, idea komunizmu upadła tylko dlatego, że z żarciem były problemy, tak? Że gdyby można było zapewnić jedzenie wszystkim ludziom, no to komunizm mógłby dojść do skutku. Tak, to, to, to jest, jest taka rzeczywiście koncepcja. Co zresztą w, w PRL-u chyba w większości przypadków tych wystąpień e, na naszym no tutaj oczywiście podwórku znalazłoby hmm. potwierdzenie, że nie licząc chyba jednego w zasadzie tylko wyjątku, no to ludzie się ruszali w momencie, jak ceny szły w górę albo, albo jak wchodziły kartki, tak, albo jak. Hmm. Były jakieś tego rodzaju problemy. Aż do lat 80. te protesty głodowe na przykład w Łodzi, tak? e, czy, czy tym podobne rzeczy, to, to, to tak wyglądało rzeczywiście. E, tylko no. pytanie brzmi... No i właśnie chodzi o to, że w wielkim resecie ten rozwój tucznej produkcji jedzenia, pożywienia... Byłby na takim poziomie, że można by było zapewnić każdemu obywatelowi jakąś tam porcję jedzenia, które pozwalałoby mu przetrwać. Na takiej zasadzie. Okej, okay. czyli mamy tak, czyli powiedzmy, że mamy te, por te porcje jedzenia, które pozwolą przetrwać, i pewnie tak myślę, nie odczuwać głodu, tak? Bo to myślę, że mm. też będzie. Dość, dość istotne. Mamy bezwarunkowy dochód podstawowy, który jest na przykład finansowany z opodatkowania robotów i automatów. Dokładnie. Czyli każdy z nas może opłacić rachunki i od czasu do czasu na coś tam sobie może pozwolić, tak? Mhm. Mamy powiedzmy, bardzo tanie mieszkania drukowane przez wielkie drukarki 3D, bo to tam już Chiny bardzo, bardzo nad tym też mocno pracują. Mhm. Czyli, czyli to też będą rzeczy powiedzmy, wynajmowane, tak? Mhm. Nie, nie w żaden sposób niewłasnościowe, przez korporacje oczywiście. Mhm. I oczywiście tutaj pojawia się teraz bardzo istotne pytanie, czy jeżeli zapewnimy ludziom te trzy rzeczy, to czy pozwolą na odebranie sobie wolności? Tak? Chyba, wydaje mi się, że From o tym mówi, że ludzie bardzo chętnie zamienią wolność na bezpieczeństwo. Za, że zamieniają wolność na bezpieczeństwo. Mm -hmm. Patrząc na, na ludzi w ogóle, to ch chyba to faktycznie tak jest. Że godzimy się, zgodzimy się z pewnymi ograniczeniami. Że wiesz, korzystamy z telefonów, mm -hmm. mimo tego wiedząc, co tak naprawdę kryje się w telefonach, że jesteśmy namierzeni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To już nie będę chodził. Tak, tutaj tak, w tak, szczegóły. Tak, tak, tak. No to każdy wie, myślę. I, I wszyscy dobrze o tym wiemy, ale nadal korzystamy z telefonów dla... Dla, własnego, mm. dla własnych korzyści, tak? Czy to z, z, głupich, z głupich pobudek typu Instagram, mm -hmm, czy mm -hmm. dla faktycznego kontaktowania się z bliskimi. A nie, jest, nie, nie sądzisz, że jest być może tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia? Bo na przykład zwróć uwagę na to, że jak już podaliśmy ten przykład robotników, którzy się e, powiedzmy buntowali w PRL-u, bo wchodziły kartki na Pomarańcze, tak? Czy na rzeczy, które oni na święta mieli kupić. No i jakby oni wychodzili na ulicę. Mhm. Natomiast powiedzmy, no nie wiem, kilkaset lat wcześniej, chłopi, którzy wychodzili i jakby wywoływali, wywoływali powstania, wywoływali, wywoływali je w momencie, w którym przychodziły klęski już tak poważne, że nie było co jeść zupełnie. Tak? Mhm. Czyli jakby e, ci robotnicy w PRL-u nie czekali już do momentu, w którym nie będzie nic zupełnie do jedzenia, e, tylko potrzebowali znacznie mniej, żeby się zbuntować. Czy nie jest tak, że e, nawet jeśli ten poziom życia się podniesie, to oczekiwania wobec tego bezpieczeństwa też się podniosą. I co innego będzie już uznawane za bezpieczeństwo. Bo ja, ja w wariancie optymistycznym, to bym tak widział to jednak, że, że to tak nie będzie różowo, że damy ludziom jeść, damy ludziom gdzie mieszkać i oni już będą siedzieć cicho. Wiesz co, ja bym bardzo chciał tego i, i życzyłbym sobie tego, żeby faktycznie tak było, że ludzie by się zbuntowali, że ten, to minimum. To jest zdecydowanie za mało dla nich, ale wydaje mi się, że, kurczę i to też są foliarskie teorie, że media, polityka i wszystko wokół tak naprawdę polaryzuje nasze poglądy, jesteśmy, wydaje mi się, że skłóconym bardzo społeczeństwem i jest bardzo dużo elementów, które nas dzielą i chociażby, Zauważ, jak sam COVID podzielił ludzi na kolejne podgrupy, później podgrupy i tak dalej. Tak. Mm -hmm. to, to jasne, ale. I wydaje, mi się, że, I wydaje mi się, że mimo tego, że byłby to wspólny wróg, to nadal ludzie byliby tak, nie dość, że a społeczni, przez to, że wiadomo, mieliśmy COVID, za, sam zauważ, że mimo tego, że. Maseczki zostały zniesione na przykład, ale ludzie dalej noszą maseczki i boją się kontaktu z innymi osobami, że siedzenie w domach wpłynęło mhm. na nich w jakiś sposób i jakby nie było szwab, też bardzo chcę tego podtrzymania tego społecznego elementu, żeby... Ludzie nie spoufalali się, nie, nie spotykali się ze sobą, nie podtrzymywali wartości rodzinnych, żeby wiesz, żyć sobie w swoim małym gniazdku, tam mm -hmm. wiesz, w najbliższym gronie, i to, jest, i, i to jest wszystko. I wydaje mi się, że w momencie zagrożenia, mimo tego, że poglądy byłyby takie, jakie były, że na, na, na tą całą zaistniałą sytuację, że to minimum nam nie wystarcza, my chcemy żyć pełną piersią. Już byłoby za późno, żeby się skonsolidować i walczyć z tym. Ale zauważ, że żaden z tych protestów z przeszłości nie był masowy. To nawet, nawet te wystąpienia przeciwko, e, przeciwko władzy perelowskiej, no to one nigdy nie były masowe tak? na, mhm. na, na taką skalę, żeby wszyscy, wszyscy, tak, nawet nawet tam no, bywało tak, że jak robotnicy powiedzmy występowali, to czasami na przykład nie mieli poparcia od jakichś innych grup społecznych, tak? Bo inne grupy społeczne uważały, że nie, to jeszcze, jeszcze nie teraz tam powiedzmy, tak, albo, albo odwrotnie też. Ale Igor, powiedz mi w dzisiejszych czasach, zauważ jak bardzo ludzie są zmanipulowani, wydaje mi się, że jeszcze bardziej niż lata temu i jak dużo jest osób, które nie wierzyło w COVID w ogóle, już pomijając tam inne rzeczy, że tak, na przykład tak. nie wiem, w szczepionki czy cokolwiek, ale że w sam COVID nie wierzono, tak. że nie, nie ma COVIDu, co ty gadasz? No to Jaki do tej pory COVID? są tacy ludzie, którzy uważają, że nie, nie było. Ale tych ludzi jest w ogóle multum. Nie, oczywiście. To tutaj, bo to jest argument, który Ty podajesz. Rzeczywiście, bardzo często jest, jest przedstawiany, że kanały manipulacji są teraz znacznie szersze i ludzi manipuluje się znacznie skuteczniej niż to na przykład było możliwe w PRL-u. Ale też z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę to, że możliwości weryfikacji są znacznie lepsze niż te, które na przykład miał średniowieczny chłop. Tak, albo już, albo nawet robotnik w PRL-u, prawda? Oczywiście, oczywiście to pytanie brzmi, czy ktoś będzie chciał z tego skorzystać. No to to jest, to jest. To jest no i tu jest, tu jest właśnie pytanie. Bez pogrzebany, Bo mi się wydaje, że, że nie do końca. Mhm. Że. Z jednej strony mam taką wiarę w ludzi, że gdyby do tego faktycznie doszło wszystkiego, ja mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie, że ludzie by się faktycznie postawili, że zweryfikowaliby informacje, ale już sam pogląd na, na ten głupi wielki reset jest taki, że to jest foliarska teoria. Kiedy to jest prawdziwe założenie. Tak, to jest to, to tutaj powiedzmy sobie szczerze, że to wprost padło, wprost zostało tak nazwane, wprost zostało sformułowane, wygłoszone i to, to nie ma co tutaj jakby się okłamywać, tak? Powiedzmy, że foliarskie są różne rzeczy, które się dopisuje do tego resetu. Znaczy, foliarskie tak, szczenie chipy i tak dalej. Wiadomo. Tak, że, że jakby ciężko jest weryfikować, tak? Mhm. Y Dobrze, to, to znaczy, jeszcze, jeszcze tak podsumowując tę kwestię e, buntu, to jakby cały czas chodzi mi tutaj o, o coś takiego, że e, nie wydaje mi się, żeby był konieczny bunt e, masowy. Że to, 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 to nie jest tak, nawet jeśli jesteśmy tutaj spolaryzowani. E, wiesz, to jest trochę na zasadzie, jak Herbert pisał w, w tych. W przemianach Liviusza, zacytuję. Mhm. Mój ojciec wiedział dobrze, i ja także wiem, że któregoś dnia na dalekich krańcach, bez znaków niebieskich, w panoni, Sarajewie, czy też w Trebizondzie, w mieście nad zimnym morzem, lub w Dolinie Panszir, wybuchnie lokalny pożar i runie imperium. Mhm. E, więc e, ja jednak z takim wariantem, tutaj optymistycznym <grym> byłem. Bym to wiedział, bo tak zawsze było, tak? Że to się zaczynało gdzieś od no to... małego wydarzenia, tak, prawda? Od, od jednej Ale... kuli, nie panie składnej. państwo, tam, żebym skakał. Tak, tak, dokładnie. Eee, więc, więc miejmy nadzieję, tak? Eee, mhm. że, że tak będzie i że apetyt ludzi jednak też będzie rósł. Ale rzeczywiście to, co to, o czym ty mówisz, jest, jest tutaj jakimś. Jest tutaj jakimś zagrożeniem. Gdzie byś jeszcze widział takie najważniejsze zagrożenia w tym, o czym pisze Klaus Schwab? Takie dla nas, które na nas tutaj, no, no mogłyby byś jakoś odbić dość mocno. Wiesz, to wydaje mi się, że to przede wszystkim byłoby o, o, takie ogólne ograniczanie nas w jakiś sposób, a to też już jest taka teoria, z której strony ja się skłaniam, ale nie do końca chcę mi się to wierzyć, bo to śmierdzi mocnym foliarstwem I mm -hmm. chodzi tutaj o to, o to, że Ziemia jest przeludniona, tak? No, no powiem, tak? Ale... no, różnie mówią, tak? Ale różnie mówią. Ostatnie statystyki mówią, że tendencja spada i że jest coraz mniej ludzi. i Nie mówią, że jest nas zdecydowanie tam za dużo kilka. Półtora miliarda, przynajmniej mniej, wydaje nie, mi się. Bardziej, bardziej chodzi mi o to, że, że wskazuje się na to, że ludzie są upchnięci, a jest mnóstwo obszarów, które przy odpowiednim rozwoju technologicznym można by było na spokojnie przygotować do, do no jakoś tam, nie wiem, terraformować, tak? czy tam budować miasta w, pod wodą, czy gdzieś w powietrzu, tak, żeby że można by było tych ludzi porozsadać. No ale załóżmy, że tak, że, że, że jest przeludniona. Przynajmniej nikt, na tym chwilę. Nie chyba nie chcę mieszkać za bardzo na wschodzie Rosji. Yy, no, jak na razie to nie, ale za jakiś czas to kto wie. Ogólnie chodzi o to, że jest, jest taka koncepcja, że w momencie, kiedy doszłoby do wprowadzenia wielkiego resetu i mielibyśmy ten korpo feudalizm, nie byłoby klasy średniej w tym momencie i byliby ludzie bogaci i biedni, że tak powiem, ci żyjący na tej stopie minimalnej. To wtedy tak naprawdę nikomu by nie zależało na tym, żeby tę tę sferę minimalną utrzymywać tych ludzi, tak? Że nikomu by nie zależało na tym, żeby, oni, żeby ci ludzie faktycznie żyli. No bo jakby nie było, są to pasożyty, tak? E, Okej. Okay. Tylko że e, to mamy, to mamy pr prosty przepis na cyberpanka. E... Okej, okay, a to słucham. Znaczy, w sensie, w sensie takim, że e, jeśli rzeczywiście ci ludzie, znaczy bo, bo, bo jakby co, co z nimi zrobić? No jakby eksterminować, no. Nie, wydaje mi się, że oni zostawić by. zostawić, samych sobie. Z, że sami by sobie. Byliby byli by sami sobie i by umierali, bo nie, nie wiem, nie, nie mieliby wystarczająco dużo pieniędzy na, na leczenie, tak? Tak, no to, no to jakby. To, jest, to są te wszystkie lęki z lat 80., właśnie które stworzyły cyberpunk jako, jako pewną wizję przyszłości. Nie? Mhm. Czyli, że rozwój technologiczny idzie tak mocno, tak gwałtownie do przodu, że różnice tutaj jakby pomiędzy ludźmi stają się już tak wielkie w dostępie do, do, do wszystkiego, tak? że powiedzmy no gar, garstka może sobie pozwolić na wszystko, reszta nie może sobie pozwolić na nic. No i jak tutaj nic, tak. lata 80. powiedzmy tworzyły na ty w tych dołach jakieś subkultury. Ale znowu zobacz, odcięcie tych ludzi od, od tego wszystkiego, co jestem u góry, sprawia, że przestaje się ich też kontrolować. Mhm. E a to znowu daje im wolność, jakby, wolność, jakby na tak. to nie patrzeć. Tak? Że nie, wprawdzie nie masz nic, ale jesteś wolny. Mhm. A to znowu prowadzi do niepokojów społecznych. No to zresztą, o czym jest cały cyberpunk, tak? O tych ciągłych mhm. tarciach, starciach, sporach, tak? Tych bardzo bogatych i, i bardzo biednych. To zresztą, wiesz, to były w sumie takie koncepcje. No nie wiem, ja nie jestem tu ekonomistą, nie jestem jakimś socjologiem, ale nawet w literaturze, nie wiem, czy czytałeś Gintera Grasa. No, ta powieść z Flondrą w tytule, e, jaki turbot, Kurczę, o, Turbota. O. Turbota. E, turbota. To jest, to jest właśnie taka wizja e, całej historii ludzkości. tak, po, po pierwsze, spór na linii kobiety- mężczyźni a to jakby to, to, to tutaj nawet ugrasa jest powiedzmy ważniejsze ale wraz z powstaniem cywilizacji e, Bogaci kontra biedni, ci, którzy garstka, która powiedzmy kontroluje, i te doły, które się cały czas burzą. Od średniowiecza, gdzie jest patrycjat kontra, kontra plebs do PRL-u, bo to powieść Gdańsku oczywiście, gdzie jest tutaj jakby partia kontra robotnicy, tak? Więc, mm -hmm. e, więc to jakby no nic nowego w tym momencie. No tak, oczywiście, oczy oczy że tak. No tak, ale tak, się zastanawiałem, tak się zastanawiałem, chciałem coś powiedzieć bardzo globalnego niż osobistego, ale mi na przykład osobiście przeszkadza ten zamysł dotyczący zamienienia własności na usługę. Ja tutaj osobiście widzę problem, no bo jednak myślę chociażby o samochodzie, który sam się prowadzi i ma wyznaczoną trasę, gdzie ja na przykład nie mam kompletnie żadnego wpływu, gdzie pojadę tak naprawdę, tylko te trasy już są wybrane i mogę sobie... Wybierać spośród podanych mm -hmm. z kogoś tras, no to już mi przeszkadza, bo w jakiś sposób mnie to ogranicza. I nie chodzi mi o to, że pojadę inną, in, przez inne osiedle do sklepu, tylko w ogóle o, o podróże. Wiesz, co my chyba jesteśmy. To jest, to jest tylko głupi taki przykład, ale cho, chociaż samo to, że ja nie mam wpływu na to. My chyba jesteśmy już z innego pokolenia, mam wrażenie. I, i nam to przeszkadza, a. Temu obecnemu młodemu pokoleniu chyba już powoli to przestaje przeszkadzać. Bo wiesz, bo to jest tak, nie wiem, czy, czy ty pamiętasz jeszcze na przykład, ludzi, którzy kolekcjonowali na przykład płyty DVD? Oczywiście, że tak. Mam nawet o... kilku znajomych, którzy nadal. A kto kto płyty dzisiaj DVD kolekcjonuje? Znaczy, no ja jeszcze znam takich ludzi, ale to są ludzie powiedzmy z mojego pokolenia. Nie? Którzy, y -hmm. którzy kupują tam blu raye DVD i tak dalej. Jeżeli masz dostęp do nie wiem, do Netflixa, do. Znaczy, zresztą, ja znam, no, ja sam kupuję książki masowo. Nie, nie, nie pliki, tak? tylko książki. I w zasadzie nie umiem powiedzieć, dlaczego to robię, bo, bo te e-booki też czytam. To, to, to nie jest dla mnie jakiś specjalny problem, ale gdybym miał mieć tylko legimi które mogę w każdej chwili stracić, to tutaj mi się taka lampka zapala w głowie, że e, e, zaraz, zaraz, coś to jest nie do końca tak. Wiesz co, miałem ostatnio taką sytuację, że na VOD Telewizji Polskiej obejrzałem sobie ekranizację powieści George'a Simeona z, z tym komisarzem Zawsze to źle wymówię, ale tym megrę, tym tak? Komisarz Okej, okay, no, no. Bardzo fajny zresztą, bardzo. Dobra, no przede wszystkim bardzo dobra ekranizacja z Rowanem Atkinsonem w głównej roli. E, I to był jeden film. Tych filmów tam chyba powstały cztery, VOD miało dwa. Mhm. Więc stwierdziłem, że przeczytam sobie drugą powieść i dopiero później obejrzę tę, tę drugą część. No, tylko mhm. że zanim się do tego zabrałem, to ta druga część już zniknęła. Okay. E, I ja w tym momencie wtedy zrozumiałem, że no zaraz to nie, jest wcale, to nie jest wcale takie fajne, jak mi się z początku wydawało. Dokładnie. Bo mam tani dostęp do, do wielu filmów, ale one tam nie są na stałe. I to rzeczywiście, wiesz, dla mnie to jest problem, dla ciebie też, ale czy rzeczywiście to jest problem dla młodego pokolenia? Podobno ze statystyk wynika, że nie. Te najnowsze pokolenia, uh -huh. te ostatnie dwa, bo my jesteśmy tym, tym na przełomie y, lat 90. i internetu, Tak, millenium. Wydaje, mi wydaje mi się, że te ostatnie dwa pokolenia nie chcę powiedzieć, że mają spaczone spojrzenie na. Nie, inne po na... prostu na posiadanie, mhm. tylko tak jak mówisz, inne, którego my nie akceptujemy na pewno. Bo tak jak mówisz, że na samym Legimi, jak miałbyś mieć książki, no ja też tego nie widzę, mimo tego, że czytam książki na Legimi, a już szczególnie, jak mi się spodoba jakaś książka, którą mhm. wykupiłem sobie na e-book, ja muszę ją mieć w wersji fizycznej na półce. Tak, oczywiście. No to, to jest najpiękniejsze, prawda? Nawet gdybym miał do niej nigdy, nigdy. nie wrócić. Ona, ona tam jest. Tak. Ona tam jest. I, świado i ta świadomość mhm. daje mi spokój. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, jak my zostaliśmy wychowani, w jakich czasach byliśmy, gdzie nie, no, nie było za dużo. Może ten dostęp ten taki do, do wszystkiego, tak jak mają teraz yy, młodsze pokolenia, i to jest takie rozpasane pokolenie, można powiedzieć, że oni nie szczególnie przywiązują się do w ogóle do czegokolwiek. Mm -hmm. że dzisiaj coś jest jutro nie ma i oni nie zwracają na to uwagi. No trudno, jak nie Dobra, ma, to nie ale ma. Ale mo może przestańmy na narzekać na młodych, bo to jest, wiesz. E... <gry> to to tak. czego jesteśmy boomerami. Teraz. No dokładnie, nie, nie, nie. To to jest pierwsze, pierwsza oznaka właśnie tutaj bumerstwa zde zdecydowanie. Ale wiesz co, I a może to jest dobre spojrzenie, że nie przywiązujemy się do. No nie chcę powiedzieć do czegokolwiek, ale do, do, do fizycznych rzeczy. Gdybym, gdybym nie wiedział, jak to wygląda w rzeczywistości, to powiedziałbym, że to bardzo biblijne spojrzenie. Nie, no bo to jest, wiesz, to, jest to jest taka istota tych, tych wszystkich chrześcijańskich filozofii, że jakby korzystaj, korzystaj z dobrodziejstw, ale się do nich nie przywiązuj. To nie jest, okay. to, 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 to nie jest samo, samo w sobie złe, tak? Tylko, wiesz, to jest problem taki, że ja znam wiele e, takich prądów filozofii, spojrzeń, które w teorii wyglądają bardzo sensownie e, i są bardzo ciekawe, ale jak się je realizuje w praktyce, to to wychodzi trochę, trochę inaczej. E, okay. Dobra, ale wiesz co, wracając jeszcze do, do, do Klausa Schwaba, a czy mhm. są jakieś jego pomysły, które by ci się spodobały? O kurczę, z czwartej rewolucji nie do końca pamiętam, ale na pewno podoba mi się ograniczenie spożycia mięsa, mimo tego, że sam jestem mięsożercą, ale wiem jaki to ma wpływ na, mhm. e, na środowisko i wydaje mi się, że jest to nieuchronne mimo wszystko, że spożycie mięsa będzie ograniczone w jakiś sposób. Ale to wiesz co... E z tym spożyciem mięsa, to y, tu, jest, tu jest ciekawa koncepcja, która, powiem szczerze, m, bardzo mi się podoba i tu wiem, że zaraz się na mnie ludzie rzucą też, że jak można tak myśleć. Czyli ta produkcja mięsa sztucznego. To tak, tak zwane mm -hmm. czy, czyste mięso, nie? że y, po prostu ono jest, y, pobiera się tam jakieś próbki, tak, próbka wołowiny, próbka wieprzowiny, tam czegoś tak, tak. innego i się ją klonuje. Bo jakby to, to już jest, tylko to po prostu nie jest w produkcji masowej, masowej. Tak. tak, tak. E, więc wydaje mi się, że, że to, to ja bym też bardzo, bardzo poparł. Tak? że zamiast zamiast tych wszystkich hodowli, tego męczenia, i tak dalej, i tak dalej. To no, dlaczego nie? Masz coś, coś co ty... jest w teorii przynajmniej zdrowe, coś, co można kontrolować. No, nie, nie dostaniesz, nie wiem, jakiejś motylicy wątrobowej. No minus, minus jest jeden, tak? No co z hodowcami wtedy? Co z tymi ludźmi? Ale to, to, ja nie mam na to odpowiedzi. To Klaus Schwab też nie ma raczej. Wiesz co? Bo to też jest kwestia taka, że poddaje się w wątpliwość ogólną hodowlę zwierząt, połowy ryb i tak dalej, ale nikt nie Nikt jeszcze nie podjął się koncepcji kontrolowanego połowu ryb i kontrolowanej hodowli. Mhm. Jeszcze nikt tego nie rozpoczął, więc kiwie jakby to było, gdyby weszło to w życie. Także od razu ze skrajności w skrajność idziemy. Aktualnie ten połów ryb jest, jest wiesz, aż taki no, przesadzony, tak? mhm. bo się łowi, wy, wyławia się Zbiorniki wodne do zera i się je zanieczyszcza. To samo jest z hodowlami, gdzie jeszcze do tego dochodzi kwestia moralna, czyli znęcanie się nad zwierzętami. Chociaż inni też traktują połów ryb jako znęcanie się nad zwierzętami. Ja tak nie mam, jakoś rozróżniam. Patrzę, te... pa, patrzę, patrzę w tym momencie na wędki, które tu stoją u mnie w pokoju. <noise> e, tak. Nie, wiesz co, tylko z drugiej strony, jak też widzę, jak się zmieniło na przykład środowisko wędkarskie od lat powiedzmy 90. Do, do teraz, to to są olbrzymie zmiany. Że bardzo się mocno odchodzi od takiego łowienia ryb masowo na mięso. Mówię o wędkarzach teraz, nie, nie, nie o rybakach, no bo to jakby też inna trochę, może sprawa, nie? Że to raczej, raczej się mówi tutaj o, o jakiejś walce, tak? Czy też, no nie wiem, obcowaniu z przyrodą, tym podobnych rzeczach, tak? Mhm. Ale wiesz co? Ale zwróć uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo to, to co się często podejmuje przy tym, przy tym co Klaus Schwab proponuje, czyli ten bezwarunkowy dochód podstawowy, zapewnione, zapewnione te potrzeby, i bardzo często krytycy zwracają uwagę na jedną rzecz, że a, no bo jakby jak masz bezwarunkowy dochód podstawowy, nie musisz iść do pracy. Mhm. Z racji tego, że Klaus Schwab prorokuje, że większość zawodów padnie mhm. z powodu automatyzacji nie tylko, to teraz pytanie brzmi, co mają robić ci ludzie? Pieniądze dostaną na to, żeby nie umrzeć, tak? I popatrz jakby po swoich znajomych jak dużo ludzi identyfikuje się przez pracę. No e... tak, oczywiście. Ale wystarczy zauważyć też, jak podczas COVID-u ludzie, którzy siedzieli w domach na zwolnieniach, jak to zdarzenie z rzeczywistością, jak dało im się we znaki. No, mnie to przeraża. Znaczy, przeraża mnie, że, że taka masa ludzi jest uzależniona od pracy, nie? Ale, ale, to, no, ale tak było. Tak no było. tak było. A już spędzanie czasu w domach ze swoją rodziną o, no, to jest kolejny no. problem i to duży. Tak, ale teraz zobacz. Z jednej strony teoretycznie mógłbym sobie wyobrazić takiego pana, który na przykład, nie wiem, wędkuje raz na jakiś czas, no i teraz jakby on nie musi już chodzić do pracy, więc on, on na przykład wędkuje sobie częściej, dodatkowo się tam jeszcze czymś innym zaczyna zajmować, ale no chwila, moment. Bo my, my za chwilę mu tego wędkowania zabronimy. Mhm. Tak, bo ono jest nieetyczne. I teraz e, co on ma robić? O to jest To jest, Znaczy, to jest prosta droga do alkoholizmu na przykład. Albo do jakiegoś innego. Też są prace nad alkoholem, który ma nie uzależniać i ma nie powodować kaca. To ja, ja wiem, że ja ci powiem tak, wiem, że. E, to jest takie bardzo wyświechtane zdanie i bardzo często krytykowane, ale to, to naprawdę zaczyna gdzieś iść tak jedną nogą w Orwellu, drugą nogą w Huxleyu. Tak, to jest miks totalny. To, tak, to eee... jest tych dwóch światów, tak, tak, dwóch tak. koncepcji. Tak, do, dokładnie. I jakby ja, ja zawsze, bo jak lu, niektórzy mówią, że nie, tam Orwell, Orwell to nie ma sensu, to Huxley tak, 100%. Nie, ja uważam, że, że jeden i drugi miał rację i jeden i drugi mówił tak naprawdę o tym samym. Tylko inaczej obrazowali. Mm -hmm. ale, ale de facto jest bardzo dużo punktów zbieżnych. Tylko u, u Orwella trzeba po prostu pewne rzeczy sobie dopowiedzieć, i na dobrą sprawę to no, równi się tylko to, czy, czy władza jest taka, jaka jest, bo nas kocha, czy bo nas nienawidzi. Dziękuję. Ale to tak naprawdę z perspektywy osoby, która jest gdzieś tam niżej, to chyba jest niewielka różnica. Mm. No dobra, znaczy, bo ja Ci powiem tak, że, że szczerze mówiąc, to mi właśnie ta, ta koncepcja jakby braku pracy, tego bezwarunkowego dochodu podstawowego i możliwości zajmowania się y, czym chcesz, to to akurat mi się całkiem podoba. Tylko ja, ja znam swój charakter i ja wiem, że ja byłbym się w stanie w tym odnaleźć. Pytanie jest takie, bo ty mówisz, zajmowania się czym chcesz, ale Nie, co możesz? Tak, tak, oczywiście. Tu, tutaj, tu, tutaj masz rację, tak? Tak jak mówi, mówiłem o tym wędkarstwie, prawda? No tutaj już bym musiał e, e, z, z, tego, z tego zrezygnować. Ciekawe, czy by minę grzyby e, e, pozwalali chodzić. Nie polecam Anglii, bo tutaj jest zabronione no właśnie, No właśnie, Holandia <gry> chyba też podobnie, prawda? We Włoszech też w niektórych regionach się zabrania, więc to no, no właśnie. A widzisz, a ty grzybów nie możesz zbierać, a królowa może sobie łabędzia zjeść jako jedyna w państwie. Tak I, i z tego co wiem, to w Holandii rodzina królewska może sobie też grzyby zbierać. O proszę bardzo. Bo to, bo to należy, należy do nich e, wszystko, więc e, no właśnie. Więc, więc tak, masz rację tutaj, że, że być może okazałoby się, że wcale, że wcale tak wiele nie ten nie mogę zrobić, tak? I, mhm. to, I to jest chyba, i to jest tak powoli, bo nam się ten odcinek już tak dość rozrasta, więc powoli, powoli, jakby zbliżając się do końca, to, to jest chyba podstawowy problem z, z, z klausem Schwabem że. To jest tak bełkotliwe i tak ogólnie nakreślone, że tam się może kryć wszystko. Tak, bo on się z jednej strony przyznaje do możliwych szkodliwych, szkodliwych tak, wyników tego całego nie, założenia, ale potem mówi, że inni przewidują bardziej optymistyczne wyniki. Tak, tak. I tak. On sam mu do końca wie, czy to będzie dobrze, czy nie będzie dobrze. Znaczy on, on, wie, on wierzy w to, że będzie dobrze, ale będą problemy. O, Może tak bym, ja bym tak to, to, to określił, że będziemy mieć problemy, ale na pewno idziemy, idziemy ku lepszemu. Natomiast ja bym rzeczywiście widział to tak, jak, jak mówiłeś, że idziemy, idziemy jednak w stronę cyberpanka, e, mhm. czyli, czyli pogłębienia się tych, tych różnic i, i świata, w którym możesz wszystko, a jesteś cholernie nieszczęśliwy. I to jest, e, to jest istota Wszystkich chyba światów cyberpankowych, tak? Że masz, masz olbrzymie możliwości, ale on, one ci nie dają szczęścia. I mhm. dlatego te światy są tak ponure, przygnębiające z reguły. E, no, jak jeśli, jeśli pograsz na przykład, w, nie wiem, czy grałeś w, w tego w, w cyberpanka. Nie, nie nie, nie. nie, to, chyba nie, nie masz, to chyba nie znajdziesz żadnego bohatera, który byłby tak od początku do końca szczęśliwy. O ile, mhm. o ile na przykład w Wiedźminie, to myślę, że znalazłbyś tak, w cyberpunku raczej nie. Tam raczej każdy ma jakiś poważny problem. E, no tak. tak. no właśnie. Ale z jedną rzeczą możemy się zgodzić, że już w tej czwartej mm -hmm. e, rewolucji, rewolucji przemysłowej, już, już, już się do niej musimy dostosowywać, tak? Bo pierwsza, pierwsza wykorzystywała energię mechaniczną. Tak. E, Druga to produkcja masowa, charakteryzująca się energią elektryczną i tam montażem takim masowym, tak, właśnie. Trzecia komputeryzacja. Komputeryzacja, i później masz czwartą, czyli sztuczna inteligencja, urządzenia mobilne tak, i tak dalej. Internet rzeczy, automatyzacja i tym podobne sprawy. No tutaj jeszcze muszę, muszę przytoczyć tutaj opinię kolegi, z którym się już tam wcześniej spierałem na ten temat, bo on on z kolei ma taki wariant optymistyczny, że, że to się nigdy Klausowi Szwabowi i, i jego kolegom nie uda, że, że to są żonki, że to nigdy, nigdy nie pójdzie na taką masową skalę. No bo znaczy on, on wskazuje ciekawą rzecz. Bo tutaj Klaus Szwab pisze tak, że mamy do czynienia z bardzo niską zastępowalnością nowych zawodów. Czyli powiedzmy, że no dawniej było tak, że upadał zawód tkacza. Ale pojawiał się zawód kogoś, kto pracował na maszynach, tak? I tak, tam łatwo było ludzi przebranżowić. Tak, natomiast to już FAP podaje, że w latach 80. przy komputeryzacji to już zostało lekko zachwiane, natomiast w tym momencie ta, ta zastępowalność jest tam na chyba poziomie 15%. No i teraz mhm. ten mój znajomy właśnie tutaj, nie wiem, jeśli, jeśli słucha, to. Pozdrawiam z tego miejsca. On, on oponował w ten sposób, że mówi, no okej, okay, ale to jest dlatego, bo produkcję przenosi się po prostu do innych krajów. I to, i to Klausowi Szwabowi umyka, że, że fajnie, w Stanach tej zastępowalności nie ma, albo nie fajnie, ale to dlatego, że wyście wszystkie fabryki przenieśli do Azji. I mhm. teraz, jeśli w Azji się coś stanie, cokolwiek, tak, to nagle się okaże, że trzeba będzie z powrotem Tę produkcję odtwarzać, bo tutaj no co po automatach, skoro one nie będą pracować na miejscu. Mhm. Więc no, no, nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc, ja, ja jednak jestem tutaj zdania, że, że im się to może udać wbrew pozorom. To znaczy, e... wiesz co, ja życzę sobie, żeby to się nie udało i nie do końca chce mi się to wierzyć, mimo tego, że już jakiś czas temu zaakceptowałem te zmiany, które już się dzieją od dłuższego czasu i ich konsekwencje, mhm. no bo jestem osobą, która no, no nie do końca nie do końca akceptuje fakt, że, jego, że, że, moż, że moje możliwości mogą zostać ograniczone w jakikolwiek sposób, mhm. mimo, że nawet ich nie wykorzystuję, ale sam, sama myśl, że Ktoś mi może postawić szklany sufit, przeraża mnie, i jestem negatywnie do tej myśli nastawiony. Ale chodzi mi o to, że z drugiej strony mam gdzieś tam z tyłu głowy myśl, że jednak to się może udać, bo chociażby ta lista najbogatszych państw i korporacji na świecie, to tam w pierwszej dziesiątce są tylko Chiny spośród mhm. państw, a reszta to są wszystko korporacje, które jakby nie było. Kurczę, nie chcę mówić, że przejmują władzę, ale na pewno ją wpływają. w jakiś sposób determinują i wpływają tak. na, na tak. ogólne zmiany w naszym świecie. Okej. Okay, wiesz co, to jeszcze takie jedno, jedno pytanie przed, przed podsumowaniem. Ale y, nie, nie kusi cię taka wizja, że masz na przykład ten, ten bezwarunkowy dochód podstawowy, tak e, i powiedzmy, tak jak. Tak jak dokładnie pisze Klaus Schwab w, w Czwartej Rewolucji, że jesteś sobie na przykład dwa dni w tygodniu kierowcą Ubera, przez dwa pozostałe dni na przykład uczysz kogoś tam, czegoś tam, a na przykład przez trzy pozostałe dni, nie wiem, wynajmujesz swoje mieszkanie albo wynajmujesz tam, nie wiem, coś jeszcze innego i, i z tego ci się składa całkiem przyzwoity dochód, który. Dorzucasz tego, do tego podstawowego, tak? Nie, nie, nie korci cię taka wizja, że nie jesteś uwiązany tej, do tej pracy, teraz tak chodzisz, te 8 godzin, i tak dalej, tylko no, tak sobie to kształtujesz. Bo ja ci powiem, że, że mnie bardzo kusi. Mimo, mimo świadomości wszelkich niebezpieczeństw z tym związanych. Ja przyznam się szczerze, że już jestem tak. Wciągnięty w system, że nie wiem, czy, czy, czy bym sobie poradził. Ja jestem od kilku dobrych lat korpo i mimo tego, że gniewam się na to, że mm -hmm. jestem tym korpo to nie chyba zmiana otoczenia wpłynęłaby bardzo źle na mnie. Tak wsiąkłem w system, że, że chyba bym sobie psychicznie nie poradził, wiesz? Tak mi się wydaje, że, że, że jestem zmanipulowany do takiego stopnia. U mnie, jest, u mnie jest odwrotnie, bo ja chyba od ostatnich siedmiu lat, jeśli dobrze pamiętam, to ze trzy razy musiałem się przebranżawiać. Mhm. I tak naprawdę ja już pracuję na, na własną rękę przez te ostatnie lata, cały czas. No nie wiem, nie wiem mhm. jeszcze, jak, jak długo to potrwa, ale dla mnie powrót na cały etat, takie osiem godzin, siedzenie w pracy i tak dalej. To byłoby naprawdę myślę, że bardzo trudne do, do, do wytrzymania. Znaczy, znaczy no, jakby trzeba było, to bym wrócił, tak? Ale mm -hmm. powiem ci szczerze, że to jest bardzo kusząca perspektywa. Jeżeli, jeżeli możesz sobie dowolnie, Jesteś tak zwanym wolnym strzelcem, tak? Mm -hmm. no, no tylko oczywiście, że no, wszystko jest fajnie do momentu, dopóki masz taką sytuację, jak teraz, że masz jakąś tam dowolność, tak? Nikt ci nagle nie powie, że nie możesz robić tego, bo to źle wpływa na społeczeństwo, tak? Ta moja praca aktualna daje mi taki komfort psychiczny, i ja się właśnie czuję bezpiecznie. Ja potrzebuję tego bezpieczeństwa, o którym wcześniej wspomniałem. A może by tak było z drugiej strony, tak sobie myśląc, analizując to, co mówisz, że gdyby zapewniono mi pewne rzeczy, może czuł, czułbym się jeszcze bardziej komfortowo. Nie wiem tego wydaje raczej jestem skłonny myśleć, żebym sobie nie poradził sobie w takim świecie, psychicznie przede wszystkim, mm -hmm. ale... Kurczę, nie wiem, nie wiem. Teraz już nie wiem, bo mi namieszałeś w głowie. Byłem pewien, że nie poradziłbym sobie, a teraz sobie myślę, a może jednak ten komfort wpłynąłby na mnie no Zastanów się nad Uberem. <laughs> Pojeździsz trochę, wiesz, no. Może... Ale właśnie, ale widzisz, no to tutaj masz... Zastanawiam się, jakim Uberem, skoro... Samochody byłyby w pełni zautomatyzowane i nie, potrzebowały, to nie jest, potrzebowałyby to, kierowcy. To jest, to jest ciekawe. Ostatnio u mnie była recenzja takiej powieści no średniej, no nie jakiejś tam wybitnej, płomień Magdaleny Salik. A tam powieść jest o zupełnie czymś innym, ale jest, jest właśnie ten, ten temat samochodów autonomicznych i powiedzmy wyborów AI. I tam w tym świecie jest tak, że. Z jednej strony dla komfortu pasażera, część taksówkarzy nadal jeździ, tak? Żeby, żeby po prostu, żeby pasażer mógł się czuć bezpiecznie, żeby w razie czego też tam nie było jakichś problemów, tak? To no taką atrapą Tak, trochę tak. Kierowcy. A z drugiej strony, no na przykład, jeśli trzeba coś tam zadziałać, tak, no to jakby ten człowiek jest po to, żeby pilnował tego samochodu, bo... Ty to jesteś jest... poniekąd takim biernym psychologiem, bier, biernym, biernym terapeutą. Tak, wiesz co, bo, bo to, jest, to jest też tak, że my tu używamy pojęcia samochód autonomiczny, a kiedyś czytałem o tym, że to, co my rozumiemy, znaczy to, co się rozumie jako samochód autonomiczny, to jest coś zupełnie, w ogóle zupełnie innego, co nawet nie jest w tym momencie w marzeniach możliwe do, do osiągnięcia. Okay. że to, to jest w ogóle to jest w pełni samochód w, w pełni podejmujący decyzję już nawet za nas tak kolejna myśl, że w momencie kiedy te trasy byłyby wyznaczone i nie byłoby osoby która ma wpływ na, na swój samochód jakiś większy to ten ruch jest jednostajny i jest niezaburzony wtedy mm -hmm. łatwiej jest zaprogramować taki samochód który wykonuje tę samą trasę cały czas to raport mniejszości na przykład, prawda? Pokazuje tak jest, tak? tak. Mhm. No i na przykład, jak tutaj policja cię pragnie ściągnąć, to nagle bez problemu twój samochód ściąga, tak? tak jest. Czy tak, tak czy, czy... no i si siłą rzeczy też jakieś tutaj włamania, tak, ataki hakerskie i tym podobne rzeczy, to też u, u pani Sali jej powieści się pojawia. No dobra, ale to tak już podsumowując, to, to... Jak ci się jawi Klaus Schwab po tej, po tej lekturze? Czy to, jest, czy to jest demon, czy to jest zbawca, czy to jest może jeszcze ktoś inny? Kurczę, to jest na pewno futurysta. I jak po futuryście można się mm -hmm. spodziewać, to jego książka ma mnóstwo nieścisłości rażących uproszczeń. I mm -hmm. wydaje mi się, że to jest taki nowoczesny filozof, który nie do końca ma poukładane swoje poglądy. Znaczy, wiesz co, ja, ja ci powiem tak, że je, jeśli o mnie chodzi, e, to ja w ogóle się zastanawiam na, na, ile, e, na ile Klaus Schwab jest świadomy, e, że, czy, czy on tak naprawdę wie w ogóle, co, co mówi. Czy to nie jest tak, że to jest inżynier, ktoś, kto jest jak bardzo konkretny, więc on tam może sobie o jakichś rozwiązaniach rozprawiać, ale e, te jego rzeczy takie właśnie fu futurologiczne, to to są jakieś takie, no po prostu pisze, pisze ogólniki, żeby było, tak? Ale wiesz już sam, samo to, że jego pogl pogląd na entropię, że można ją pokonać dzięki e mhm. gospodarce obiegu zamkniętego, mhm. a wdrażanie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym z tego, co czytałem, proste nie jest i wymaga jakichś tam ujęć modelowych, i poza tym badania w tym zakresie są bardzo powierzchowne, rozdrobnione i takie no, no nie do końca przekonujące, że to jest, mhm. typu, to jest dokładnie taka sama koncepcja jak jego koncepcja na entropię, Że mhm. to, się, to się pokrywa w tym sensie, że nie ma sensu. Czyli, czyli nam by się tutaj jawił ten y, y, Klaus, Klaus Schwab jako, y, jako taka po prostu, no nie chcę. Nie chcę takiego porównania użyć, ale innymi. O, może inaczej. Jak dziecko bawiące się zapałkami. Tak no. samo do jego książki. Do jego książek podchodzę, że to dziecko pisało te książki. E, wiesz co, to ja, ja ci w takim razie polecam, jak tuż mówiliśmy przed jeszcze rozpoczęciem nagrania, po piśmie Jacka Dukaja, które jest. Tak, ja już sobie właśnie... kupiłem i czeka na mnie od dłuższego czasu. Tak, tak. Zebraniem, zebraniem tych tych wszystkich różnych, bo tam jest i Harari, i Szwab. Tylko to jest, to jest właśnie ciekawe, że w popiśmie Dukaj się mm, nie wypowiada, nie nie, 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 tworzy, nie nie pokazuje swoich własnych opinii, a jak posłuchać wywiadów z nim, to jest to dość zaskakujące, że nagle dość krytycznie podchodzi do tych zmian. wychodzi, wychodzi Jacek Dukaj, tak? Nie jest to już jakiś ktoś, kto nam po prostu referuje, co tutaj Klaus Schwab chciał powiedzieć i co co Harari chciał powiedzieć, tylko wychodzi ktoś, kto mówi, że hola hola panowie, to nie jest wcale tak fajnie, jakby się to mogło wydawać. No ale to już jakby inna inna para kaloszu. Bardzo Ci dziękuję Wojtku za, za ten wywiad. Mam nadzieję tutaj, że, że nie było nie wyszło nam to zbyt, zbyt foliarsko, tak? e, że, że ktoś tutaj z, znajdą nasi słuchacze coś, coś dla siebie. E, zachęcam do, do lajkowania tutaj kanału. Tak zagajam. Ja się postaram wrzucić e, jakieś linki do opisu, ale też linki, żeby pojawiły się tutaj w trakcie trwania tego nagrania, żebyście mogli tam kliknąć, wejść i przesłuchać, zobaczyć sobie z, z jakimi ludźmi. E, rozmawiają koledzy i, i koleżanka. E, tak, do, dobrze pamiętam, że tam jest. Tak, no, koledzy tak, i koleżanka. Tak, dobrze. Gosia, Wiktor Rysiek. No i, i, i moja skromna osoba. Okej. Okay. Czy jeszcze coś chciałbyś powiedzieć na koniec? E, że dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że nie wyszło zbyt chaotycznie, bo też skakaliśmy bardzo po tematach. A, i... no, ale, ale trzymaliśmy się tego Klausa Szwaba, więc miejmy nadzieję, że nie. E, ja ci również bardzo dziękuję. Szczerze ogólnym... roz... Jeszcze chciałem tylko dodać, że w ogólnym rozrachunku nie polecam tych książek w ogóle, mm -hmm. ale tak myśląc sobie na przykład o oh camp w Hitlera, to jako ciekawostkę można przyczynić. <noise> Okej. Okay. To znaczy ja, ja powiem tak, jeżeli chodzi o, o tą czwartą rewolucję, to yy, ja bym polecał aneks. Mhm. Bo, bo aneks, aneks jest naprawdę ciekawy, chociaż oczywiście większość tego wziął Jacek Dukaj do, do, do swojej książki, ale tu, tutaj rzeczywiście pojawiają się takie konkrety, tak, że no w dwa tysiące no nie otwieram sobie teraz i teraz tak powiedzmy, jak tam postęp w automatyzacji był, tak, konkretne dane, konkretne liczby. Tutaj powiedzmy, na przykład, co to jest gospodarka współdzielona. Największy sprzedawca detaliczny na świecie nie ma żadnego sklepu. Największy dostawca miejsc noclegowych nie ma żadnego hotelu. Tak, na, na własność. Tutaj, powiedzmy, druk 3D. Tutaj mamy informację, że. Pierwszą w 2014 roku wszczepiono młodemu pacjentowi pierwszą wydrukowaną w 3D część kręgu, by zastąpić mhm. krąg szyjny zaatakowany przez raka tak i tym podobne rzeczy. Więc, jeżeli, jeżeli szukacie konkretów, to u Klausa Szwaba tylko tutaj da się je znaleźć. Bo mhm. w, pozatym... w ogóle to chciałem tylko wspomnieć, że to drukowanie narządów miałoby być. Też czymś normalnym. Tak. E, w wielkim Lesecie. Tak, 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 tak. Tak. Tutaj zdecydowanie. E, no, to, a to jest chyba jednak taka zmiana, dość myślę, że, że pozytywna, prawda? Mhm. Jednak, jednak mimo pewnych też obaw. E, mhm. Dobra. Co do przyszłości tego, co, co u mnie na kanale, to szczerze mówiąc, na tę chwilę jeszcze nic nie jestem w stanie powiedzieć co za tydzień, myślę, że Wy w niedzielę będziecie słuchać tej naszej rozmowy. Zobaczymy, zobaczymy, bo tam parę różnych pomysłów, może wreszcie trochę poezji, a może jakaś recenzja, a może coś jeszcze innego zobaczymy, natomiast pewnie w czwartki krótkie piłki, bo tu się już trochę książek zebrało, takich na krótkie 10-15 minutowe recenzje, to pewnie wiecie, a żeby już nie przedłużać, to, to, to będziemy się żegnać, bardzo dziękuję za rozmowę. To ja był, również dziękuję. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze, bez pardon.